Hola, witajcie ze słonecznej Hiszpanii. Ja nazywam się Bartosz Zawadzki i jestem agentem nieruchomości w Alegria. Dzisiaj znajduję się na kompleksie domów w zabudowie szeregowej. Kompleks znajduje się w Orihuela Costa w urbanizacji Villa Martin. Kompleks jest oddalony od morza około 4 km. Na kompleksie znajdują się domy z 3 sypialniami, 3 łazienkami, prywatnym solarium, miejscem parkingowym oraz małym prywatnym basenem. Oprócz tego mamy tutaj większy wspólny basen. Na tym kompleksie został ostatni dom, który możemy nabyć. Wszystkie pozostałe zostały sprzedane. Cena za dom to 240 tysięcy euro. Zmierzam już w stronę domu. Kilka słów o infrastrukturze. Cały kompleks znajduje się około 800 metrów od dużego sklepu Aldi i około 4 km od plaży Playa Punta Prima. Stoję już przed domem pokazowym, no i zapraszam do środka. Po wejściu na teren domu, tutaj mamy takie miejsce do parkowania samochodu, tutaj mały basen prywatny, też jest oczywiście basen taki wspólny, który był na samym początku filmu. Po wejściu do domu wita mnie salon, tutaj mamy sofę, na której możemy odpocząć, obejrzeć telewizję, duży stół jadalniany. Jeszcze jedna taka rzecz, w całym domu mamy elektryczne żaluzje w oknach, salon połączony jest z aneksem kuchennym, cały sprzęt jest w zabudowie, tutaj mamy oczywiście piekarnik, mikrofalę, płytę kuchenną, bardzo ładną lodówkę w zabudowie. Kuchnia połączona jest z takim małym patio, na którym mamy taką szafeczkę, gdzie możemy trzymać na przykład jakiś sprzęt, boiler z pompą ciepła i też taki odrobinę przestrzeni do tego, żeby na przykład trzymać rowery czy jakiś inny sprzęt. Na pierwszym piętrze mamy również jedną sypialnię oraz jedną łazienkę, do której się właśnie udam. Zanim pokażę sypialnię i łazienkę, chciałem jeszcze tutaj pokazać sterownik od klimatyzacji centralnej. Oczywiście możemy ją używać tak standardowo do chłodzenia, ale też do ogrzewania domu. A tutaj bardzo fajne miejsce, taki mały schowek, gdzie możemy trzymać różne rzeczy. No i przyszedł czas zobaczyć pierwszą sypialnię. Pierwsza sypialnia połączona jest z salonem, mamy tu duże sypialniane łóżko, bardzo dużą szafę, w której naprawdę sporo pomieścimy. No i tuż obok sypialni jest pierwsza łazienka. Chodźmy na pierwsze piętro zobaczyć dwie sypialnie oraz dwie łazienki. Po wejściu na pierwsze piętro od razu witam mnie drugi sterownik od klimatyzacji centralnej. No i oczywiście na pierwszym piętrze mamy dwie sypialnie z dwoma prywatnymi łazienkami i właśnie udaję się do jednej z nich. Po wejściu do pierwszej sypialni od razu rzuca się w oczy to duże okno, z którego mamy widok na Orihuela Costa. Oczywiście duże sypialniane łóżko, bardzo duża szafa oraz prywatna łazienka. I
jestem już w drugiej sypialni. Na początku chciałem zwrócić uwagę na to, że w obu sypialniach są przesuwane drzwi. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które po prostu nie zabiera dodatkowej przestrzeni. Układ w tej sypialni jest bardzo podobny do tej pierwszej. Mamy łóżko podwójne, sypialniane, mamy szafę, tu akurat nieco mniejszą. No i oczywiście mamy prywatną łazienkę. Dodatkowo w tej sypialni mamy ten mały balkon. Każdy dom posiada ponadto solarium, taki balkon na dachu i właśnie do niego się udaje. Tak jak wspomniałem, każdy dom posiada solarium, czyli taki balkon na dachu. Na solarium mamy wodę, mamy gniazdko elektryczne, możemy tutaj zamontować grilla elektrycznego, czy też takiego standardowego. Możemy się opalać, zrobić imprezę lub po prostu delektować się tym widokiem na Orihuela Costa. Przyszedł czas na małe podsumowanie. Znajduje się na kompleksie domów w Orihuela Costa w urbanizacji Villa Martin. Na tym kompleksie został jeden dom, który jest obecnie do sprzedaży. Cała reszta została już sprzedana. Dom składa się z trzech sypialni, trzech łazienek, małego miejsca parkingowego przed domem oraz prywatnego basenu. Powierzchnia konstrukcyjna domu to 108 m kwadratowych. Cena za dom to 240 tysięcy euro. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym domem, zapraszam do kontaktu. No i mam nadzieję, że widzimy się w Hiszpanii. Hasta luego!